Witam serdecznie w kolejnej, że tak powiem, retro pogadance. Radyjko powstaje, słuchajcie, właśnie jest tutaj nagrzane. Jeszcze raz je może odpalimy. Dzisiaj będziemy wydobywać wstęgę, czyli zawężać nasze pasmo odbioru, znaczy demodulatora, czyli wzmocnienie i mieszacz. Dochodzi kolejne urządzenie, mieszacz pośredniej częstotliwości. Mieszacz pośredniej częstotliwości, słuchajcie, jest realizowany na lampce E180F, dokładnie, to jest pentoda mocy, do 100 MHz. No i co poza tym, tu ja sobie już podpiąłem antenę, bo tu już chciałem trochę dalej pogonić z tym radiem. To jest ta malutka druga lampka. Ta pierwsza to jest wzmacniacz pośredni. Czyli tak, jedna lampka to jest przedwzmacniacz i wzmacniacz audio. Druga lampka od końca, idziemy od końca, cały czas idziemy od końca. Druga lampka to jest EF89, to jest bardzo dobra pentoda mocy. I to już wzmacnia nam sygnał, który trafia z mieszacza, czyli zmieszany sygnał z bifem BFO, czyli zmieszany sygnał z jednego z generatorów, który tutaj mamy. Tu mamy akurat bifo w tej chwili, ja sobie tu odstroiłem, no i dobra, będziemy sobie stroić ten mieszacz, czyli ten bifo. Za tym mieszaczem jest filtr. Tutaj siedzi filterek, już zrobiony filterek. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Siedzi już filterek pośredni. No i tak mi się wyszło, że filterek mój będzie na 12 MHz. Pracował. Czekajcie, może jakoś to tak troszeczkę zbliżymy. Nie wszystko live, także sorry, wybaczcie. Mogę jeszcze to w ten sposób wam pokazać. Ewentualnie mamy teraz na zbliżeniu, czyli mieszacz E180F, dokładnie, pentoda mocy, Tesli, mieszacz. Przed tym mieszaczem jest filtr, ten filter pośredni. To jest wszystko teraz włączone, także muszę patrzeć na co dotykam, nie? Bo anodowy jest akurat w tej chwili 190 V. No i tak ma być. Miejscami jest 250, bo przez rezystory jest mniej. Dobrze, to więc tak. Spróbujmy sobie ustawić ten pośrednią, czyli nasz filterek 12 MHz. Dostrujmy się BFO. Spróbujemy zrobić to za pomocą, tak jak ostatnio, generatora i dobrych uszu. Tu nie trzeba naprawdę potężnego sprzętu, chociaż tutaj troszeczkę sprzętu doszło do mnie. Będziemy sobie jeszcze za chwilkę testować, że tak powiem, w przyszłości na innym sprzęcie. Ale dobra, to jedziemy tak. Generator, słuchajcie, poziom sygnału, amplituda sygnału, to jest zwykły sinus. Znaczy nie, w tej chwili jest amplituda AM. 12 MHz ustawiony jest częstotliwość nośnej, 50% jest ustawiona, nie dewiacja, to nie FM, 50% wypełnienia i sygnał 1 kHz jest w tej chwili modulowane, te wypełnienie o 50% modulacji. Dobra, tu mamy generatorek. Widzicie sonda, podłączmy sobie masę i pierwsze co będziemy ustawiać to przed filtrem 12 MHz. Puszczamy na sondę 12 MHz, patrzcie, już nawet nie muszę dotykać. Wystarczy zbliżyć. Nawet masy sobie dotknę. Tutaj musimy sobie ustawić wzmocnienie naszego, tu jest akurat mieszacza, czyli pierwszej triody, bo to jest, nie, co ja gadam,
Tak, wzmocnienie pętowy mieszacza na 12 MHz. Dobra, to zbliżmy sobie to i ustawmy na max sygnału. Musimy sobie zestroić tą cegłeczkę. Dobrze by było teraz pod głośnik podłączyć miernik. Sondę włóczę, ewentualnie podłączyć oscyloskop, żebyśmy widzieli, kiedy mamy ten max tego sygnału. No, my to zrobimy za pomocą dobrych uszu, że tak powiem. Tylko muszę inny wkrętek pewnie wziąć. Dobra, zaraz zobaczymy moment. Bo tu jeszcze w miarę luźne, jeszcze nie wklejane są te cewki, nie ma ekranów na nich. Zbliżmy sobie przy filtrze. Zobaczcie, do masy filterka. Widzicie? Co robi filtr? Pierwszy kwarc? Nie widać. Pierwszy kwarc dotykam. Drugi kwarc już jest mniejszy sygnał. Trzeci jest jeszcze mniejszy. Czwarty praktycznie jest znikomy. Dlatego trzeba te będzie ekrany razem z sobą poludować. Dobra, dotknijmy sobie gdzieś tam do masy nawet układu. Będzie robić nam masa płytki jako antena nadawcza. Ewentualnie pod generator możemy sobie tutaj podpiąć małą antenkę, patyk. Dobra, nie ma co się bawić, trzeba zapiąć to sobie ten generatorek. Choćby nawet do masy, gdzieś tutaj w pobliżu filtra. Ok, jest zapięte. I kręcimy na max słyszalności. Tu jest na max. Spada. Dobra, zmniejszmy sobie amplitudę jeszcze. Puściłem 10 mV. 9,9 mV. O. O, praktycznie jest git. Dotknijmy wyjścia filtra. Tu widzę na S-metrze, że się podnosi delikatnie wskazóweczka. Dzisiaj znowu piszczymy. Znowu piszczę. Ale niestety, takie życie. Dobra, jesteśmy przed filtrem. To teraz musimy sobie ustawić generator BIFO. Generator BIFO na pi razy oko 12 MHz, bo taki mamy założony filtr. I teraz by wypadało przed filtrem do nóżki wyjścia filtra się dopiąć generatorem. Posadzę, dobra. Zróbmy głośniej. Zobaczcie, niczego nie ma, nie? Ustawmy sobie BIFO teraz. Korekta BIFO. Jedziemy sobie z BFO. O! Tylko najpierw tak. Najpierw sobie tutaj ustawmy wstęgi na 0, czyli odchylenie BIFO na 0. Bo to będzie LSB, USB. Będziemy sobie przechodzić płynnie. Dobra, ustawmy sobie BFO 12. Zobaczcie, delikatnie słychać. Nie wiem, czy to słychać teraz. Dobra, zróbmy głośniej. A ten BFO, BFO. Kurczę, jest BFO. Regulujemy BFO. Za bogato tutaj mi ściąga. Momencik. Ja tu mam mikrofon, słuchajcie, przy mikserku. I za bogato mi zaczęło ściągać po prostu. Zrobiłem czułości więcej, to... Dobra, ustawiamy sobie BFO. Musimy
wyczuć ten moment, kiedy się zdudni. Zobaczcie, jest trochę może głośniej, czyli zrobimy amplitudy więcej, damy. Okej, okay, pół volta daliśmy. I teraz patrzcie. Jedziemy BFO. Niby 12 MHz filtr, nie? A już mam 12. A już tutaj jest za bogato. Czyli musimy sobie... O, zobaczcie, jedna wstęga. I teraz właśnie łatwo to wyczuć, kiedy jest te zdudnienie BFO. Jest tak, pisk, czyli wysoka modulacja. Schodzimy, schodzimy. Jest bas, taki 1 kHz czysty. I zdudniło się. Czyli 12,0,203 BFO. I teraz tak, nasze BFO zostało ustawione. Czyli nasz filtr, trafiliśmy częstotliwością generatora centralnie w zdudnienie filtru. Już nic teraz nie robimy z BFO. Teraz BFO, żeby uzyskać wstęgę górną lub dolną, to musimy odchylić ją o 1 kHz. Znaczy o 1,7 kHz, przeważnie 2,7 kHz, żeby wydobyć naszą modulację, nie? No to odchylamy teraz BFO. Słuchajcie, BFO. Ojejku, moment. Na minus jedziemy. Czyli wstęga górna w tym momencie. O, się pojawia. I patrzcie, jak łatwo można obadać, jaki mamy szerokość filtra. Szerokość naszego filtra 1 kHz, tylko teraz by się przydało podgłośnik mieć podłączony częstotliwościomierz, żeby sprawdzić, że naprawdę mamy 1 kHz. Bo z generatora idzie 1 kHz na częstotliwości 12 MHz. 3625. Szerokość filtra 3625. Mamy 1 kHz. Możemy troszeczkę jeszcze się odchylić. To sobie zrobimy. Tu już jest za bogato, tu już nie jest 1 kHz, już zeszliśmy. Trzy przecinek cztery kHz. Jesteśmy odchyleni. No i dobra. Słuchajcie, nie ma co. Generator stąd możemy zabrać. O, zobaczcie, jak to fajnie już odbiera. 12 MHz już odbiera. W okolicy filtra. Filtr wyszedł na 3,4 kHz. Bardzo ładnie wyszło. No to co? To teraz dodajemy VFO, czyli lokalny oscylator. Tutaj mam. Tu mam zapięty. Tylko teraz też dalej, w dalszym ciągu nic nie odbierzemy, ponieważ nie mamy w dalszym ciągu układu wejściowego, czyli cewki rezonansowej, na której właśnie do której będzie tutaj podpięty ten cały przełącznik z zakresami. Ale możemy sobie podłączyć VFO. I teraz tak, podamy sobie, na przykład będziemy chcieli odebrać częstotliwość, dobra, ustawmy sobie częstotliwość 3700, czyli taka podstawowa 80 nasza. VO, częstotliwość 3,700. 3,700, o jeden za dużo. Okej. Moment, 3. Właśnie to mnie wkurza. To powinno być na pokrętle 3,700. Okej. Kiloherca wyszło. A kurde, mamy. Właśnie to jest to. 3700 i 3,0.
3700, modulacja 1 kHz, 50% wypełnienia w amplitudzie, w AM-ie. Podłączmy sobie tutaj się zamiast anteny, znaczy do wejścia, no w sumie do wejścia kolejnego wzmacniacza, czyli do podwójnej triody. Tutaj już siedzi ECC85 i ustawmy sobie częstotliwość, tu lokalny oscylator jest podpięty, 3700, 3, patrzcie, też jest, ale bardzo słabo, moment. Mamy w dalszym ciągu 3700, ale już z lokalnym oscylatorem, czyli 3720 w tej chwili mi tutaj pokazuje. To później korekty. Już korekty cyfrowo. No, jakiś tam sygnał jest, delikatny, ale nie za wielki, nie? To zestroimy sobie ten wzmacniacz. Nie wiem, czy ten wzmacniacz da się teraz zestroić na tą częstotliwość. Bo jest za duży kondensator włożony. Tak jest. Jest za duży kondensator włożony. I ten wzmacniacz się nie zestroi na tą częstotliwość. Dobra. To puśćmy sobie na... tu mamy siatka i z drugiej strony mamy tu siatka anoda, katoda, anoda, siatka, katoda, tak? Żeby się nie dotknąć zaraz. Nie, jest to samo. Tu jest lepsze wzmocnienie. Jednak tu. Tutaj sobie dopniemy układ rezonansowy w tym miejscu. I będziemy go potem stroić, tylko najpierw musimy sobie doprowadzić kolejną lampę do stanu używalności. Tu powinno być potężne wzmocnienie na tej lampie, a jak widać jest gorzej niż bezpośrednio do filtra. Ale BIFO mamy opracowane na minus i na plus. 3600 na plus, 3600 na minus, czyli górna i dolna wstęga. Dobra, nie ma co się bawić. W kolejnym odcinku ten kolejny stopień, czyli lokalny oscylator. Pozdrawiam.